Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 232. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj mamy 1 listopada i to oznacza, że przychodzę do Was z odcinkiem solowym. Jak w każdy pierwszy dzień miesiąca opowiadam Wam o moich inspiracjach z minionych tygodni, czyli Podsuwam Wam przeróżne pomysły na to, jak spędzać czas, co jeść, czego słuchać, co oglądać, co testować. Bardzo lubię tę serię i często powtarzam, że zmusza mnie ona w dobrym tego słowa znaczeniu do takiej większej uważności na co dzień, bo zawsze mam z tyłu głowy to, że do nagrania jest taki właśnie odcinek, przez co dostrzegam i przeżywam przeróżne doświadczenia w mojej codzienności. Właśnie bardziej uważnie. Także polecam serdecznie i cieszę się, że mogę się tym dzielić i że mam z kim się tym wszystkim dzielić. Dzisiaj będzie tak bardzo jesiennie, nastrojowo, klimatycznie, będzie o rytuałach, będzie bardzo dużo o jedzeniu i o różnych sposobach na to, żeby sobie ten czas umilić. Ten czas jesienny, ten czas, który jak wiemy z odcinków z tego miesiąca jest nam też bardzo potrzebny, ten czas zwolnienia, zatroszczenia się o siebie, o najbliższych, no ale przede wszystkim o siebie, bo o tym jest głównie ten odcinek. Zaczynam od razu, słuchajcie, od pierwszej inspiracji. Jest to coś może dość oczywistego, ale nie mogłam sobie tego odmówić i nie powiedzieć o Złotej Polskiej Jesieni. Ja z wiekiem, o ile mogę tak powiedzieć, coraz bardziej doceniam te pory roku, pewnie już się powtarzam nie raz, ale zawsze myślałam, że jestem dzieckiem lata, a bardzo, ale to bardzo doceniam piękno jesieni w naszym kraju. Oczywiście, jeżeli pogoda dopisuje, a to oznacza, jeżeli jest słońce, może być zimno, ale ważne, żeby było słońce. W tym roku było też bardzo ciepło, bardzo pięknie i oglądanie tej całej ferii barw jest naprawdę... Bardzo przyjemnym doświadczeniem i mam szczerą nadzieję, że Wy również mieliście okazję skorzystać z tej pięknej pogody. Jestem ciekawa, jaki będzie dla nas listopad, ale ja teraz, kiedy nagrywam ten odcinek dzień przed premierą, mam za oknem cudowne słońce. I muszę dodać, że dla mnie nie była to tylko złota polska jesień, ale złota paryska jesień. Spędziłam kilka dni w Paryżu na kursie francuskiego, który Wam też polecam, tak jak robiłam to już w ostatnich miesiącach, w Parulerie. U Jacka Panot francuskiego, to tak kwoli małej, małej dygresji, ale bardzo ważna sprawa. I w Paryżu, oczywiście, przywitały mnie piękne kolory i słońce, ale słuchajcie, było 20 parę stopni. To było coś niesamowitego móc w ostatnich dniach października doświadczać takiego, takiego klimatu co nie zmienia faktu, że to zjawisko budzi pewien niepokój właśnie z uwagi na zmiany klimatyczne. Jednak, mimo wszystko, muszę przyznać, że to było bardzo, ale to bardzo miłe. Przechodząc sobie płynnie do drugiego podpunktu, do drugiej polecajki, bardzo chciałabym poświęcić chwilę na to, żeby opowiedzieć Wam o moim detoksie medycyny chińskiej. Pewnie mogliście się spodziewać, że poruszę tutaj ten temat. Ja zdaję sobie sprawę, że dużo publikowałam właśnie w kwestii detoksu na Instagramie i pojawiło się mnóstwo pytań i przede wszystkim pojawiło się ogromne zainteresowanie tym tematem. Był to dla mnie niewątpliwie główny wątek października. Spędziłam na detoksie dobre dwa tygodnie, choć biorąc pod uwagę chwilę przygotowań i chwilę takiego jeszcze potem powrotu do normalności, to można powiedzieć, że detoks zdominował ten miesiąc. Chodzi o oczyszczanie z TCM, czyli tradycyjną medycyną chińską, które służy temu, by przygotować nasze ciało na zimę po lecie. Nie chcę tutaj za bardzo stawiać się w roli ekspertki, a raczej w ogóle nie chcę stawiać się w roli ekspertki. Szczególnie, że w podcaście pojawiło się już dużo odcinków o TCM z cudowną ekspertką karo Guralską, która w piękny sposób wyjaśnia, na czym polega oczyszczanie i opowiada nam więcej o tradycyjnej medycynie chińskiej. Polecam Wam serdecznie posłuchać, zgłębić ten temat we własnym zakresie. Powiem tylko tyle od siebie, że jest to system medyczny, który liczy sobie tysiące lat i warto podkreślić, że nie działa on w żadnym stopniu w kontrze z medycyną zachodnią ani nauką. Dla wszystkich osób, którym zapala się jakaś lampka ostrzegawcza, gdy słyszą o oczyszczaniu czy o tradycyjnej medycynie chińskiej, która jest dla wielu osób uważana za metodę. Leczenia alternatywną, ale myślę, że taką dobrą ciekawostką jest to, że cały zamysł TCM, tradycyjnej medycyny chińskiej, to to, by nie walczyć z chorobą, ale utrzymać człowieka w zdrowiu. Jest chyba nawet taka Opowieść o cesarzu chińskim, który zatrudniał lekarza po to, by ten nigdy nie zachorował, i, i lekarz utrzymywał swoją posadę wtedy, kiedy udawało mu się utrzymać w zdrowiu właśnie tego władcę. To jeśli chodzi o taki mały kontekst i tło. Mam nadzieję, że część z Was już słuchała tych odcinków, albo że posłuchacie. TCM to jest też ogromna, ogromna dziedzina, którą można studiować latami. Ja mogę powiedzieć, że Wiem o niej dosłownie małe ziarenko, ale bardzo mnie ten system przekonuje i staram się czerpać z niego na co dzień. On też wydaje się być mocno intuicyjny, i widzę po sobie, jak wspaniale czuję się, kiedy podążam za zasadami TCM. Ważne jest to, żeby każdy wybrał w jakiś sposób, system, rozwiązanie dla siebie. Ja mówię Wam o tym, co działa u mnie. Po raz drugi w życiu zrobiłam sobie właśnie to oczyszczanie, po raz pierwszy było to na wiosnę tego roku. Teraz postanowiłam podjąć się tego, no muszę przyznać, wyzwania po raz kolejny. I tak jak przy pierwszej edycji, dużym wyzwaniem było dla mnie zmienienie pewnych nawyków żywieniowych, a raczej spędzenie dwóch tygodni na bardzo podstawowej diecie. Tak, teraz, po tym jak w ostatnich miesiącach wdrażałam te nowe nawyki, właśnie z, z sezonu wiosennego, teraz dla mnie ten detoks był o wiele bardziej takim przeżyciem emocjonalnym. Jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy, to przede wszystkim detoks to jest czas, kiedy nie jemy cukru, glutenu, nie pijemy kawy ani alkoholu, czyli pozbywamy się przeróżnych stymulantów, a to oznacza, że docieramy bardziej do takiego Koru tego, kim jesteśmy, stąd uważam, że było to dla mnie duże przeżycie właśnie na poziomie emocjonalnym. Nie ukrywam, że, tak jak powiedziałam, jakby co do jedzeniowych przyzwyczajeń i, i jedzenia prostych dań, byłam na to absolutnie przygotowana, ale perspektywa tego czasu bez kawy wydawała mi się czymś niewykonalnym. Przyznaję szczerze, stresowało mnie na maksa odstawienie kawy była to oczywiście blokada psychiczna, kawa jest silnym stymulantem, kawa jest uzależniająca, kawa jednocześnie nie jest niczym złym, ale warto też odpoczywać od niej czasami, choćby po to, by poobserwować sobie ten, ten nasz związek z kawą i to, czy potencjalnie nie jesteśmy od niej zbyt zależni. Jeśli chodzi o mój proces odstawienia kawy, to odstawiłam ją dzień przed rozpoczęciem detoksu i powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona, bo czułam na maksa osłabienie i senność i bolała mnie głowa. Natomiast po kilku dniach bez kawy, w zasadzie już trzeciego dnia, po pierwsze w ogóle nie miałam na nią ochoty, miałam stały poziom energii, nie czułam żadnych takich wahań właśnie energetycznych, odnajdowałam skupienie i taki no właśnie taki stały poziom bycia obudzoną umysłowo, mimo że nie piłam kawy. Jeśli chodzi o jedzenie, głównym Posiłkiem był krupnik przez pięć dni. Słuchajcie, na każdy posiłek jadłam krupnik i tutaj znowu. Byłam przerażona tym, że będę jadła coś płynnego, coś, co mnie nie nasyci, coś, co będzie mało ekscytujące. Więc tutaj znowu przyglądamy się tematowi pewnego uzależnienia od jedzenia, od tego, że jedzenie daje nam przyjemność, pobudza naszą ciekawość. No ale mogę Wam zdradzić, że finalnie zakochałam się w Krupniku. Był bardzo gęsty, sycący, tam były pieczone warzywa, kasza jaglana, więc najadałam się i jednocześnie potem, zanim tęskniłam i wielokrotnie później już po tej fazie Krupnikowej robiłam go sobie dobrowolnie. I jakbym miała właśnie Was zostawić z taką jedną radą Odnośnie TCM i jedzenia na jesień. Nie zachęcam do detoksu, ale zachęcam do tego, żeby jeść domowe zupy, bo od nich ciało jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szczęśliwe. Jeszcze wydaje mi się, że fajnie było podkreślić to, że zauważyłam u siebie bardzo dziwną ciągotę. Jako osoba, i też wielokrotnie wam to mówię, która nie przepada za słodyczami, byłam w ciężkim szoku, że przez kilka dni chodziła za mną, uwaga, babeczka z budyniem, czyli potrawa, danie, które kupowałam sobie w podstawówce. Chodziłam do takiej budki koło mojego bloku, do pani Grażynki i były tam babeczki z budyniem, babeczki z jagodami. I raz na jakiś czas kupowałam sobie taką klasyczną babeczkę z budyniem. I ja marzyłam o niej przez kilka dni detoksu. Byłam naprawdę bardzo, bardzo zdziwiona, że to jest to jest to. To jest to marzenie. I dało mi to do myślenia, jak często właśnie sięgamy po słodkości czy po kawę w chwilach słabości, w chwilach spadku emocjonalnego, w chwilach, gdzie brakuje nam jakiejś może czułości, czy czujemy się zranieni, i często w ogóle tego nie rejestrujemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. A właśnie odstawiając te rzeczy, widziałam, że nagle obie mnie ochota na jedną z tych potraw, z tych produktów, i myślałam sobie, OK. Czym to jest spowodowane, jak się teraz czuję? Więc wracając do tego mojego głównego wniosku, był to niesamowicie ważny dla mnie czas bycia blisko siebie, obserwowania tego, jak zmienia się mój stan emocjonalny i jak nie mogę go regulować jedzeniem, i próbuję poradzić sobie w inny sposób, przede wszystkim poprzez właśnie rozmowę ze sobą i próbę, próbę zaopiekowania się swoją psychiką, swoim sercem. Także Ogólnie mogę Wam powiedzieć, że był to cudowny czas. Czułam przede wszystkim wewnętrzny spokój, brak wahań nastroju, dobrze spałam i mogę Wam wszystkim naprawdę zarekomendować takie doświadczenie w najbliższym sezonie, czyli na wiosnę i potem na jesień. I mam nadzieję, że. Przez resztę życia, bo ja tak to widzę w dalszej perspektywie. Jeśli chodzi o kilka inspiracji, właśnie bezpośrednio z detoksu, przepisowych, które mogę Wam polecić, to na pewno będzie to napar z kardamonu, czyli po prostu zalanie wrzątkiem kilku ziaren kardamonu. Coś pysznego bardzo dobrze działającego na nasz brzuszek, działającego też rozgrzewająco w tym sezonie jesiennym, przepyszne w smaku, nigdy czegoś takiego nie, nie, nie piłam. Do tego oczywiście napar, który wam też polecałam, pamiętam pół roku temu, czyli tak zwany napar królowej saby. Tam mamy pół łyżeczki kuminu, pół łyżeczki kolendry i łyżeczkę płatków róży. Cudowny, cudowny, cudowne na dla brzuszka, ale też jest przepyszny. I jeszcze jednym odkryciem była dla mnie była dla mnie kiszona kalarepa, bo w ramach detoksu każdy robi sam kiszonki. Sam dlatego, aby mieć kontrolę nad tym, co się tam znajduje, czy nie ma żadnych ulepszaczy, czy nadmiaru soli. I kiszona kalarepa to był po prostu sztos. Także na maksa Wam polecam. I jeszcze dodam jedną rzecz a propos kardamonu. Nie była to część detoksu, ale to była potrawa, którą odkryłam w restauracji sam w Warszawie, i potem zrobiłam sobie parę razy w domu jeszcze przed detoksem. I była to owsianka ze śliwkami, z kardamonem. I tutaj mam częściowo inspirację od Eli Wierkowskiej, jeśli chodzi o śliwki, częściowo od, od właśnie samu za całą tę potrawę. Ale dużo osób też mnie pyta, jak przygotowuję owsiankę. Ja nie ukrywam, że nie jem już słodkich śniadań po wielu latach jedzenia tylko słodkich śniadań, ale zdarza mi się raz na jakiś czas mieć na to ochotę. I mam taki swój sprawdzony sposób na gotowanie owsianki. To jest mega proste. Polecam używać do tego na przykład mleka sojowego, bo ono też ma dodatkową ilość białka, znaczy większą ilość białka niż jakiekolwiek inne mleko. I gotuję. Te płatki w bardzo dużej ilości mleka, może być mleko z wodą, może być też sama woda, ale chodzi o to, żeby tego płynu było bardzo dużo, żeby gotować to powoli, bardzo, bardzo długo, bo wtedy te płatki są miękkie, lepiej strawne i są takie kremowe, też wypuszczają słodycz. Także to jest moim zdaniem sekret. No i też bardzo ważnym elementem jest to, żeby owsiankę posolić. Tak jak solimy każdą słodką potrawę, by wydobyć jej słodycz. Dla wszystkich sceptyków serio, zaufajcie mi naprawdę, choćbyście uważali, że to jest szalony pomysł. No a jeśli chodzi o śliwki, to polecam po prostu je lekko tak poddusić w rondelku, a potem może dodać masło klarowane i je tak lekko przesmażyć. To wszystko właśnie z kardamonem, z cynamonem, ze szczyptą soli. I to jest coś przepysznego, do tego jakieś prażone migdały i po prostu, słuchajcie, śniadanie waszego życia. I tutaj mamy temat powiązany, dlatego że ja nie mogę, słuchajcie, uwierzyć, że nigdy nie trafiłam do miejsca, o którym wam teraz powiem. Zależy mi na tym, żeby kupować produkty z jak najlepszego źródła, żeby one były lokalne, żeby one były jakościowe, żeby one traktowały jak najlepiej swoich pracowników, czyli żeby te wszystkie boksy były odhaczone. Zresztą, wiecie, no to jest bardzo spójne z moim systemem wartości, o czym często mówię. Staram się kupować po prostu warzywa i owoce na jakichś lokalnych targach. W dużych miastach bywa z tym problem. Niemniej ja o gospodarstwie Majlertów słyszałam już od dawna. Nie przyszło mi jakoś do głowy, żeby się tam wybrać. Czemu? Nie wiem. Może dlatego, że nie mam auta. Ale <grym> tak się stało, że miałam opcję pojeżdżenia autem przez kilka dni w październiku i postanowiłam wybrać się na wycieczkę właśnie do tego gospodarstwa, które słuchajcie jest miejscem jak z bajki. Do tego jeszcze Złota Polska Jesień, te kolory, słoneczko, Dosyć wysoka temperatura, ale już w powietrzu taki lekki chłodek. Polecam, musicie tam pojechać, tam jest po prostu przepięknie. Zakupy w raju, można tam też sobie usiąść na jakiś obiad, na kawkę, na herbatkę, na ciastko. Byłam tam co prawda na detoksie, ale i tak było cudownie. Produkty, oczywiście, z tego gospodarstwa. Dam Wam kilka, kilka słów, właśnie takiego tła, bo gospodarstwo to ma historyczną nazwę Marcelin Tadzinek, położone w Białowence na północno-wschodnich obrzeżach Warszawy. Jest kontynuacją rodzinnych tradycji sięgających XIX wieku. W naszym gospodarstwie na 10 hektarach uprawiamy warzywa, przede wszystkim gatunki mało znane lub zapomniane. Priorytety to smak i prozdrowotność. Mimo miejskiego otoczenia gleby w Marcelinie, według wyników analiz, Nadają się do produkcji zdrowej żywności. Nasz sposób uprawy to ciągłe poszukiwanie złotego środka, łączenie najnowszych osiągnięć nauk rolniczych z elementami rolnictwa ekologicznego. Nie mam nic więcej do dodania. Cudowne doświadczenie, i jeżeli macie możliwość, to koniecznie, koniecznie jedźcie. Nie wiem, czy oni się nie zamykają na sezon zimowy, ale na wiosnę będą i proszę sobie zanotować. Zostajemy jeszcze w temacie jedzeniowym, moi drodzy, na chwilkę, dlatego, że powiedziałam Wam sporo o o odstawieniu kawy, odstawieniu kawy ze względu właśnie na to, że chciałam przyjrzeć się temu jaka jest moja relacja z kawą i też nie sięgać po nią z automatu, dlatego też naturalnym rozwiązaniem dla mnie zarówno chwilę przed detoksem, jak i do teraz częściowo jest wybór kawy bezkofeinowej. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, który wydaje mi się, że budzi dużo kontrowersji. Ja uwielbiam kawę, uwielbiam smak kawy, uwielbiam kupować kawę z, z dobrego źródła, dlatego że wtedy czuję po raz kolejny, że wspieram odpowiedzialne biznesy, że wspieram ludzi, że wspieram planetę. I przy okazji mam możliwość picia czegoś, co ma niesamowite walory smakowe i, i też. Y może mieć bardzo różny smak w zależności od tego, po jaki produkt i jaką metodą sięgniemy. No, o mojej miłości do kawy nie muszę chyba zbyt wiele mówić. Natomiast kofeina i działanie kawy pobudzające to jest dla mnie trochę osobna kwestia. Oczywiście fajnie jest czuć to skupienie od kawki, fajnie jest czuć to motywację i to pobudzenie, ale to nie jest dla mnie wszystko. I trochę słuchajcie, nie rozumiem, jak to jest, że wiele kawiarni specialty nie oferuje kawy bezkofeinowej. Bo moim zdaniem proszenie o kawę bezkofeinową w takim miejscu jest jeszcze większym ukłonem w stronę kawy. Bo idziesz po kawę z dobrego źródła, która jest przygotowana z dbałością, płacisz za nią naprawdę sporo kasy tylko dla smaku. Już nawet nie obchodzi Cię to, że naczyna Ci ale robisz to dla całego tego przedsięwzięcia, dla całej tej otoczki, dla całej tej jakości. Więc ja to uznaję moi drodzy za komplement. Dlatego nie rozumiem do końca tej idei niesprzedawania kawy bezkofeinowej, Także, jeżeli słuchacie mnie i pracujecie w takich miejscach albo macie takie miejsca, to dajcie mi znać, bo ja, ja tego trochę nie kumam. Szczególnie, że dla mnie też istotne jest to, żeby kawa była jakościowa. Jak wiemy, przy procesie odkofeinizowania kawy, no tutaj możemy spotkać się z różnymi metodami chemicznymi, które nie są do końca zdrowe. Dlatego, tym bardziej, wybieranie kawy bezkofeinowej specialty jest super, 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 super ważne. A przy okazji, jeżeli wiecie, jakie kawiarnie serwują taką kawę, to napiszcie mi koniecznie. Ja oczywiście po raz kolejny wywołam tablicy sama, bo w samie zrobiono mi taką kawę. I w pracowni panna również zrobiono mi taką kawę. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo. A ja Wam chcę dać jedną polecajkę odkryłam genialną kawę bezkofeinową, która smakuje równie dobrze jak kofeinowa, jest tak pyszna, że po raz kolejny powiem, Eli Wierkowska powiedziała, że to jest najlepszy przelew, jaki piła bezkofeinowy i że totalnie mógł oszukiwać wszystkich. Zgadzam się, właśnie przed chwilą ją wypiłam i mówię tak, jakby tam była kofeina, więc może jednak coś zrobili nie tak w tym procesie. Anyway, jest ona dostępna na przykład w Coffee Desk, który niestety nie serwuje kawy bezkofeinowej, co jest też ciekawe, ale można, go tam, można ją tam kupić. Ale, żeby nie było, że mówię tylko o kawie bezkofeinowej, to nie ukrywam, że wróciłam do kawy kofeinowej po detoksie. Głównie ze względu na to, że byłam na kursie francuskiego w Paryżu i po prostu musiałam się skupiać bardzo intensywnie, albo jest to zwykła wymówka. Niemniej, przed detoksem odkryłam bardzo fajną palarnię kawy, bardzo fajną markę polską, która się nazywa Wild Hill Coffee, i mają tak pyszną kawkę, która nazywa się Słodki poranek w Santa Maria, że Muszę wam ją też polecić. I kilka słów o tej firmie, bo bardzo mnie urzekła ich historia. Czyli właśnie Wild Hill Coffee wybierają ziarna Single Origin z najlepszych certyfikowanych i ekologicznych plantacji. Zdrowe, pełne antyoksydantów, doskonale zbalansowane i wyraziste w smaku. I teraz jeszcze historyjka. Przeglądając oferty sklepów w poszukiwaniu dobrych ziaren, doszliśmy do wniosku, że szukamy czegoś więcej niż tylko smaku. Chcieliśmy, by kawa w naszym domu była pyszna, a co więcej zdrowa, uprawiana w zgodzie z naturą i z ludźmi. Postanowiliśmy założyć Wild Hill Coffee, źródło kawy ekologicznej, Specialty, o której wiemy wszystko. Sami ją wybieramy, testujemy i parzymy w domu dla siebie, dla przyjaciół, dla ciebie. Myślę, że to mówi samo za siebie i ja daję mój stempel y, jakości i smaku. Dodatkowo dodam, że jest to kawa, dodatkowo dodam, serio? Dodatkowo dodam, że jest to kawa z Kolumbii i bardzo, 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 bardzo mi smakuje. Kolejna inspiracja, moi drodzy której miałam przyjemność doświadczyć niestety na detoksie, bo było to wydarzenie mające miejsce w hotelu Nobu, który to nie słynie z najgorszej kuchni, ale udało mi się to jakoś przetrwać i mimo wszystko uważam to za wspaniały dzień. A mowa o Vogue Fashion Summit, czyli o konferencji o przyszłości mody, organizowanej przez Vogue Pol Polska, przez, przez Vogue Polska, która to była konferencją międzynarodową całkowicie w języku angielskim skupiającą się na zrównoważonym rozwoju w modzie i o roli metaversu w modzie. Naprawdę wspaniały event, organizowany między innymi przez moją przyjaciółkę Jowitę. Naprawdę świetna, świetna, świetna robota. Wspaniali goście, bardzo naładowany jakościowymi wystąpieniami grafik Intensywny dzień, bardzo dużo wiedzy, ale naprawdę skłaniający do refleksji, i taki, który dał mi bardzo dużo wniosków, zarówno o świecie mody ogólnie, ale też o tym, jak ja chciałabym podchodzić do tej branży i w jaki sposób chciałabym o niej mówić. Konferencja była podzielona na dwie części, czyli właśnie początek był. Bardziej o sustainability, czyli o zrównoważonym rozwoju, a druga część bardziej była związana z metaversem, ale dużo mówiło się też o współzależności tych dwóch wątków, no bo jeżeli mówimy o przyszłości mody, to nie sposób nie połączyć tych aspektów. To co dla mnie wybrzmiało i to co bardzo mi zaimponowało i wątek, który zostanie ze mną na długo, to była jasna, bezpośrednia, bez owijania w bawełnę krytyka tak wielkiej mody, high fashion, czyli tego co dzieje się w wielkich brandach, które nadal cieszą się ogromną reputacją i wniosek, do którego doszli akurat paneliści. To było stwierdzenie, że my chyba wróciliśmy, my, to też jest w ogóle miło, że bierzemy to na siebie, ale osoby, które mają, mają jakieś znaczenie w świecie wielkiej mody, wróciły trochę do roku 2019 i tak jak pandemia dała nam nadzieję na to, że coś się zmienia i że wiele osób. Doszło do nowych wniosków, wyciągnęło lekcje z tego, w jaką stronę poszła branża modowa i przeżyło jakiś kryzys, jakąś rewolucję. Dzięki, można powiedzieć, pandemii. No, niestety były to złudne nadzieje i my znowu zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Ja powiem Wam, że dla mnie też to było osobiście dosyć trudne, ale też ważne. Przyznać przed sobą, że pomimo, że zawsze chciałam być częścią tego świata i moda interesowała mnie od dziecka, to teraz wiem, że w tej konkretnej bańce w świecie mody nie ma dla mnie nic. To jest może mocne stwierdzenie, wiadomo, że nie warto mówić nic, bo są takie osoby jak Stella McCartney, która była gościnią, panelistką, co było super, super atrakcją na poziomie bardzo, bardzo wysokim. Ale takie osoby to są, to są pojedyncze, pojedyncze przykłady. I kolejną rzeczą. Do której ja doszłam słuchając tych wypowiedzi, to to, że chciałabym u siebie w swoich komunikatach fokusować się na problemie kupowania. Nie tyle rozkładać na czynniki pierwsze tego, co robią brandy i oferować lepsze rozwiązania, co zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że my po prostu za dużo kupujemy, niezależnie od tego, czy to jest Stella McCartney, czy to jest HM. Wydaje mi się, że wybór etycznej marki zamiast sieciówki to nie jest wszystko. Też wielokrotnie powtarzałam, że to jest kwestia tego, jak my nosimy dany ciuch i to sprawia, że nasz wybór jest etyczny, a nie do końca to, jaki to jest brand i jaki to jest produkt. Bo pierwsze pytanie brzmi, co to w ogóle w dzisiejszych czasach oznacza etyczna marka, jakie warunki powinna spełniać. Po drugie, czy cokolwiek, co jest nowe, może być w ogóle etyczne i zrównoważone? I trzecia rzecz, którą sobie zapisałam, pamiętam, to było to, żeby przyjrzeć się temu, że zakupy są nadal dla nas formą regulacji emocji, formą gratyfikacji, formą takiej zabawy i sportu. I to jest, myślę, najistotniejszy aspekt. I to, to, to co też mówiłam, myślę, parukrotnie, czyli powiedzmy, że to będzie czwarty punkt, to to, że my, jeżeli z Mani kupowania w sieciówkach wraz z większymi, nie wiem, zasobami, takimi możliwościami wydawania pieniędzy, zaczniemy kupować podobne ilości, tylko że w polskich markach, które uważamy właśnie za etyczne, to tak naprawdę w żaden sposób nie zmienia tej sytuacji i nie zmniejsza problemu, bo po prostu cały czas kupujemy więcej, posiadamy więcej, generujemy więcej odpadów, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Zostawiam tutaj wielokropek, bo to są różne refleksje, do których ja doszłam podczas tego. Podczas tego, chciałam powiedzieć, festiwalu, podczas tej konferencji. I jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat lub tematy, które Was szczególnie interesują, które chcielibyście, abym zgłębiła, to dajcie mi koniecznie znać. Ja czuję się bardzo zmotywowana, żeby właśnie ten swój sposób myślenia poszerzać, ale też przekazywać dalej za pośrednictwem różnych ekspertów, którzy mają większą wiedzę niż ja. I teraz, będąc największą hipokrytką w historii tego podcastu, śmieszne, nie? Chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą sobie kupiłam, bo nadal wracamy do tego, że jesteśmy tylko ludźmi i będziemy potrzebować nowych rzeczy, a nawet jeśli nie będziemy potrzebować nowych rzeczy, to będziemy chcieli sobie je kupić, co też jest okej. Okay. Więc wiedzcie, że to nie chodzi o to, żeby teraz żyć w ascezie, się wszystkiego wyzbyć, ale po prostu zmienić swoje podejście do kupowania. A tak się stało, że ja kupiłam sobie w październiku buty, o których bardzo, bardzo, bardzo marzyłam. Są to Birkenstocki Boston, czyli takie chodaki, których było bardzo dużo, które pamiętam w Kopenhadze, jak byłam w sierpniu, były wyprzedane w każdym rozmiarze. I jakoś tak się stało, że weszłam sobie na jakąś stronę internetową i znalazłam je, ostatnią sztukę w moim rozmiarze. Co więcej, kupiłam rozmiar większy niż mój rozmiar, czyli 39 i to był bardzo dobry wybór. To są buty, które są po prostu najwygodniejszymi, najbardziej... Nie są obciachowe, ale to są po prostu wygodne, łatwe do noszenia, przytulne buty, które polecam wszystkim, oczywiście jeżeli wam się podobają, ale dla mnie jest to strzał w dziesiątkę, tak jak mówię, chodziły za mną od miesięcy, są to buty wegańskie, staram się nie kupować nowych rzeczy ze skóry, a na pewno nie komercyjnej skóry, tylko na przykład od marek, które szyją ze skrawków, ale też jest kolejny. Kolejny wątek, którego może teraz nie będę otwierała, myślę, że warto dodać kilka słów o produkcji tych butów. Więc one są, one są wykonane w dużej mierze z korka. Czyli korek, który służy do produkcji potrzeb w sandałach Birkenstock. Nie to są sandały, to są klapy. Chodaki, ale dobra, w sandałach. Zbierany jest ręcznie przez farmerów na należących do marki plantacjach w Portugalii nie używa się w tym celu maszyn, by nie uszkodzić drzew i nie zaburzyć ich struktur wzrostu. Z jednego dęba korek można ściągać jedynie co 9 do 12 lat. Drzewo takie żyje około 150 do 200 lat z gotowego, sorry, zgotowanego proces ten zabija bakterie i poprawia elastyczność korka, wykrawa się początkowo korki do wina. Kolejną mieli pozostałości i kształtuje wkładki. Nic się nie marnuje. Korek klejony jest naturalnym mleczkiem lateksowym, dzięki czemu ogranicza się u zależnienie od ropy naftowej. Korek idealnie odprowadza wilgoć naturalnie tworzącą się przy stopie. Dzięki temu klapki Birkenstock można nosić nawet przy wysokich temperaturach, ale można też przy niskich, bo można je nosić ze skarpetami, dzięki czemu jest nam ciepło, a my mamy większy rozmiar buta, więc wszystko się zgadza. Trochę już zaczynam śmieszkować ewidentnie, to tylko tyle było na temat mody. Ale nawiążę trochę do mody w kolejnym podpunkcie, bo film który chciałabym Wam polecić, to jest estetyczne niebo. I jeszcze za chwilę zobaczycie, że częściowo wątek w filmie łączy się z tym, o czym była mowa w konferencji. Chodzi o film, który chciałam obejrzeć strasznie. Czekałam na niego, byłam prze, prze, prze podekscytowana. I jest to film Don't Worry Darling, czyli Nie martw się, kochanie. I najważniejsza informacja jest taka, że gra w nim Harry Styles. I z tego tytułu obejrzałabym go niezależnie od tego, o czym jest kto go wyreżyserował. Jak wygląda? Nic. No ale pozwólcie mi być fanką Harego. Ale jak zawsze przy filmach, najpierw opis z filmu Weba. Lata 50. Gospodyni domowa, mieszkająca z mężem w utopijnej, eksperymentalnej społeczności, zaczyna się niepokoić, że jego pełna przepychu firma może skrywać niepokojące tajemnice. Jest to film na maksa moim zdaniem ciekawy, super zrobiony, przepiękny, jakby estetycznie, jest to coś boskiego. Cudo, cudo, cudo. Jest to film amerykański z tego roku. Reżyserką jest Olivia Wilde, która również gra w tym filmie, a w roli głównej jest Harry Styles i Florence Pugh. Jest to film zasadniczo obyczajowy. Jest to też film... Jest to dramat obyczajowy na pewno. Jest to film z elementami science fiction, co ja też bardzo lubię, ale w taki subtelny sposób naprawdę nie będzie tam żadnych robotów, słuchajcie. Jest to przede wszystkim... I tutaj nawiązuję do Vogue Fashion Summit. Refleksja o przyszłości. Bardzo niepokojąca perspektywa tego, do czego może prowadzić to, co umożliwia nam technologia w dzisiejszych czasach. Dał mi ten film bardzo dużo do myślenia, ale przede wszystkim po prostu utrzymał moją uwagę, był super ciekawy. I więcej wam nie powiem. Polecam po prostu serdecznie iść do kina. A że jesteśmy w wątku digitalowym, to teraz chwila dla muzyki. Mam, słuchajcie, jakąś fazę na słuchanie muzyki. Przez wiele lat miałam kompleksy, że nie znam się na muzyce. Niemniej słuchałam czegoś, więc sądzę, że zbudowałam sobie gust na przestrzeni tych wielu, wielu, wielu lat posiadania kontaktu z muzyką. Ale w ostatnim czasie czuję taką ogromną lekkość i chęć odkrywania muzyki, ale też nie przywiązywania się do tego, jakiej muzyki słucham, jakich artystów, jakich płyt, tylko po prostu daje się. Ponieść. Także mam fazę na fajne playlisty, pomyślałam, że je wam podrzucę. Pierwsza z nich to będzie playlista z Sardynii. Właśnie, nie mówiłam wam o tym, że byłam na Sardynii, też był przepiękny, przepiękny czas, ale to już było na końcu września, więc zostawię was jedynie z playlistą, która kojarzy mi się z tym czasem. Jest to playlista, którą pokazała mi po raz trzeci, to powiem Eli Wierkowska, czyli Vintage Italian Summer. Przecudowne, taki klimacik, że naprawdę przenieście się do świata letniego, ale możecie sobie ją zachować na przyszły rok, żeby teraz tutaj nie psuć atmosfery jesiennej, bo na te pory roku mam dla Was o in New York, czyli takie trochę takie standardy, trochę takiego smooth jazzu, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo klimatyczne na wieczorki jesienne idealne. Jeżeli chcecie podkrywać sobie trochę dobrej muzyki, bardzo eklektycznej i takiej, no właśnie, nie wkład damy tutaj, um, tej playlisty w żadną konkretną dziedzinę, ale ja bym to nazwała po prostu dobrą muzą i jest to playlista, która się nazywa Dobra. Jest to playlista mojej znajomej, która jest moim zdaniem wybitna, więc zostawiam Wam też to. I na końcu jeszcze piękne klasyki, czyli piosenki o miłości i nazywa się ona Timeless Love Songs. Też jakieś lata 60., 70., chyba głównie, może 70., 80., nie wiem, mam jakąś straszną fazę na ten czas, więc te wszystkie playlisty lecą do Was. Miłego słuchania, oczywiście jak będziecie słuchać, to możecie mnie oznaczyć, bo będzie mi bardzo miło na Instagramie. No ale październik był też miesiącem, w którym miałam okazję, słuchajcie, być po drugiej stronie mikrofonu. I wystąpiłam w podcaście Wszystko Co Ważne Marki Skoda. Niewiele osób wie, że bardzo lubię być gościnią w podcastach innych osób, no bo w sumie, jak kto nie lubi, trochę o sobie pogadać. A rozmawiało mi się naprawdę bardzo miło. Prowadzącym podcastu jest Marcin Łukasik i powiem Wam, że. Mam wrażenie, że wyszło nam całkiem ciekawie, całkiem poważnie, ale też na maksa śmiesznie. I szczególnie odkąd sama nie publikuję już vlogów na YouTube, a część z Was wie, że od tego zaczynałam swoje działania w sieci i mój Instagram jest też dość statyczny, to mało jest mnie w sieci od tej prywatnej strony. W zasadzie te solówki są największą przestrzenią, w której możecie mnie nieco bliżej poznać. Dlatego, jeśli macie ochotę na Karolinę z Zakulis, to zapraszam Was z całego serca do posłuchania rozmowy ze mną, bo zdradzam Wam tam swoje Guilty Pleasures. Opowiadam mnóstwo anegdot i dementuję założenia, że niby jestem taka zorganizowana i opanowana. Także wątków jest wiele. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Podcast jest dostępny na Spotify, w innych platformach pod podcastowych oraz na YouTubie Skoda Polska. Na koniec mam dla Was jeszcze kilka rzeczy z różnych kategorii, także taki mały miszmasz, ale powiedziałam już o tym, że byłam w Paryżu, że było pięknie, że było jesiennie, że byłam na kursie, ale wspomniałam o bardzo ważnej rzeczy. Wspomniałam swoje hotelowe marzenie. Mówiłam Wam to Jakoś pewnie na wiosnę, że odkryłam w sobie pasję do designu do wnętrz i pozwoliłam sobie na to, żeby te pasje zgłębiać. I moja przyjaciółka Kasia Travelishes też zainspirowała mnie do tego, żeby dogadzać sobie w taki sposób, że, że odwiedzam hotele, które są pięknie zrobione, które są designerskie, które dają mi to poczucie obcowania z estetyką i bycia w tak estetycznym miejscu. Szczególnie, że wiem, że daje mi to ogromną, ale to ogromną radość. I hotelem, w którym chciałam się zatrzymać bardzo w Paryżu, no nie robiłam tego wcześniej, bo mieszkałam tam po prostu w mieszkaniu, był Hotel Amur. Hotel Amur, klasyczny hotel butikowy, są dwa takie hotele w Paryżu, Amur i Grand Amour. Po prostu nam maksa mi się podobał, i nawet nie wiem, czy muszę jakoś to argumentować. Mogę tylko Wam dodać, że każdy element w tym hotelu jest przemyślany. Na maksa mnie inspiruje to, że każdy mebel jest dobrany z intencją, każdy element sztuki, każdy zapach w łazience, czy właśnie płyn do mycia, czy playlista, która leci w pokoju. To wszystko jest takie idealnie zrobione. Jednocześnie to jest hotel i tego typu hotele są moim zdaniem właśnie bezpretensjonalne, takie niewymuszone. To wszystko wychodzi w taki effortless, to jest takie dobre słowo, taki jakby w cudzysłowie bezwysiłkowy sposób. Nie ma tam osób, które są jakoś w fiokowany, tylko wszyscy są po prostu na maksa cool. Często przyjeżdżają tam osoby związane z jakąś artystyczną branżą, więc jest to też bardzo inspirujące miejsce do obcowania z ludźmi, do obserwowania ludzi. Obsługa jest przecudowna, czułam się jak w domu, czułam się po prostu no, na, mega tam wyluzowana. No polecam bardzo, 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 bardzo i co ciekawe, to miejsce znajduje się 5 minut od mojej szkoły językowej. Ja rezerwując to, nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że mnie z pół godziny będę szła. Okazuje się, że po prostu lokalizacja jest perfekcyjna, więc sądzę, że może wielokrotnie tam jeszcze wrócę, bo myślę, że. Jest jeszcze parę rzeczy, które chciałabym w tym hotelu odkryć, jak choćby menu restauracji, bo, bo, bo nie miałam za bardzo okazji. Jedyne co, to zastanawia mnie, słuchajcie, dlaczego nie ma czajników w, w pokoju albo nie można poprosić o czajnik. To była jedna rzecz, która, która mnie zastanawiała i to, która była trochę męcząca, jako osoba, która pije dużą ilość herbaty i potrzebuje wrzątku, ale generalnie hotel Amur polecam z całego serca. I jeden produkt kosmetyczny, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest dezodorant, dlatego że ja mówię o naturalnych dezodorantach od lat i wiem, że trudno jest znaleźć produkt, który naprawdę działa. I polecałam Wam jakiś czas temu dezodorant marki Dr. Schmidt, ale z tego co wiem, on jest bardzo słabo dostępny. Sama ostatnio próbowałam go kupić w organiku i go nie było. I trochę zaryzykowałam, więc kupiłam sobie zupełnie nowy produkt takiej marki Ben Anna. Też naturalny, wegański, cruelty free i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę działa super. Jest też dostępny w różnych, w różnych zapachach. I to, co jest fajne, to jest to, że ma całkowicie takie zero waste, czy less waste w zasadzie opakowanie, które jest takturową tubką. On przypomina taki mój stick do ust z Ali, polskiej marki, że po prostu jakby otwieramy tę tubkę i Wsadzamy palec od, od dołu i nam wychodzi ten dezodorant, albo po prostu jest to sama tektura więc naprawdę świetne, świetne, świetne rozwiązanie. No i na ich stronie jest napisane, że wszystkie produkty zawierają tylko naturalne e, pro, nie produkty, tylko składniki i każdy z nich ma certyfikat wszystkie są wegańskie i nie mają mikroplastiku i robią wszystko, żeby ich. E, Opakowania były jak najbardziej przyjazne środowisku. Także naprawdę wszystko się zgadza. Tak jak mówię, kupiłam w organiku i polecam Wam bardzo serdecznie. Na koniec solówki zawsze mówię o fundacji, którą będziemy wspierać w kolejnym miesiącu, bo ja poprzez swoją działalność staram się wspierać różne akcje charytatywne i przekazuję 10% zysku z mojego sklepu internetowego właśnie na wybraną akcję i mój sklep to. Jest Karolina Smańska Komu Kośnik Sklep. Tam są moje e-booki, które napisałam parę lat temu o moim podejściu do zdrowego stylu życia. Są, jest e-book z przepisami, jest codziennik, czyli takie narzędzie do pracy nad sobą, które zadaje wam codziennie inne pytanie. Jest to taka forma autoterapii. Oczywiście w cudzysłowie, bo nie jest to terapia oficjalnie, ale napisane właśnie przez psychoterapeutę i coacha. Naprawdę świetny, świetny produkt. Jeszcze dwa inne polecam zajrzeć. W każdym razie każdego miesiąca fokusujemy się na jakimś innym... Celu. I zanim przejdę do listopada, to chciałam Wam powiedzieć, że w październiku wspieraliśmy Fundację Rock'n'Roll i ich kampanię Dzień na U, której celem jest uświadomienie Polkom, że każdy dzień jest dobry na potwierdzenie zdrowia swoich piersi. Dzień na U to dzień, którego potrzebuje każdy z nas. Aby potwierdzić swoje zdrowie, i nie chodzi o to, żeby pytać, kiedy to jest, bo każdy sam ustala datę. Jak wiecie, regularne badania są formą dbania o siebie tak naturalną, jak nie wiem, masaż, siłownia czy spa. I ten jeden raz w roku, jeden dzień w roku na pewno ktoś może nas zastąpić. Także więcej informacji o tej kampanii znajdziecie w opisie. To był październik. Natomiast jeśli chodzi o listopad, to tak samo jak w zeszłym roku postanowiłam wesprzeć taki bardzo znany listopadowy ruch, czyli Movember, po polsku to się nazywa Możnowładcy.pl i chodzi o to, że co roku w listopadzie mężczyźni zapuszczają wąsy po to, żeby tą zmianą w wyglądzie prowokować do dyskusji, badać się i diagnozować. I cała akcja polega na tym, że dbamy o męskie zdrowie intymne, nie tylko fizyczne, ale także psychiczne. Od 2019 roku rozmawiają z mężczyznami o ich samopoczuciu, prowadzą szkolenia i uczą kiedy i gdzie szukać pomocy. Od 2014 roku uczą jak i kiedy się badać, właśnie gdzie znaleźć pomoc i jak dbać o zdrowie intymne. Od 2016 roku prowadzą także bezbolesne badania USG-Yonder, a od 2018 podstawowe badania skropli krwi pod kątem markerów nowotworowych prostaty. Także super akcja. Mówcie o tym swoim facetom, swoim braciom, swoim kolegom, wszystkim mężczyznom w waszym otoczeniu, bo to jest też mega ważne. Także chociażby raz w roku, przez jeden miesiąc będę też u siebie wspierać zdrowie intymne mężczyzn. Moi drodzy, tutaj kończą się moje inspiracje. Dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo za to, że jesteście, za to, że słuchacie. Wysyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, tam publikuję trzy razy w tygodniu, wrzucam post. Dużo piszę, jest to taki mój pamiętnik, kolumna z, z felietonami. Wrzucam regularne relacje, mam dla Was wyróżnione story, mam dla Was playlisty tematyczne z moimi odcinkami. Sporo się tam dzieje. Oprócz tego jestem też Wam bardzo wdzięczna za oceny podcastu, za dodawanie podcastu do swojej biblioteki, za udostępnianie tego dalej. Bardzo, bardzo, bardzo mnie wzrusza to, że tworzymy taką społeczność i cieszę się na kolejne miesiące i mam nadzieję lata razem. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!